To jest legendarny trailer, ja pamiętam jak on wyszedł. To on trwa 7 minut? Like. Reklama! Ja widzowie, szybka reklamka, najtańsze giereczki oczywiście na Eneba. Ja już pokazuję co i jak, tylko na start pierwszy link zapisu zachęcam do używania. Wtedy Eneba wie, że jesteście ode mnie, dzięki, że używacie. Współpraca nadal trwa. Mam nadzieję, że będzie trwała dalej. Dzięki, że używacie już tyle czasu. I co? Idziemy na Enebę bez przedłużania. Pokazuję już co i jak. Pyk, jesteśmy na Enebie i teraz tak, wejdź LOL, enter. Tu masz, jak się wczyta, o, rzeczy do ligi. I tu główna strona, możesz coś zobaczyć. Tu są polecane dla ciebie trendy. Ending Games, no niestety lordcy, nie patrz po prostu na nie, ale inne gierki oczywiście warto, ale najlepiej, o co to jest to ładowanie, nie wiem, gry Steam gry, o to jest najważniejsza rzecz tutaj i tu masz giereczki, co no, do aktywacji na Steamie, nie, o God of War kosztuje 8 dyszek już, ale ładnie cena spadła, pamiętam jak za 140 kupowałem, ale to było... Jeszcze przed Ragnarokiem. I dobra, co tu jeszcze masz? To co, no najlepiej sam se przejrzyj. Jak może coś znajdziesz dla siebie, bo ja nie wiem co ty chcesz widzu, tak? Ja to bym, o, Postal 2, giereczka dla mnie, wiesz o co chodzi? Dla dziadka, o, Batmanik, o, rozumiesz, o, Mortal Kombat? Jakieś nowe? Pewnie nie. Coś tam chyba nowego wyszło, nie wiem nawet. W Mortal Kombat to ja na PS2 ostatnio grałem. O, Quarry, fajne też giereczka na kanale jest. O, LX1, droższy niż dwójka, no way, czyli tak jak myślałem, dwójka to po prostu sraka. Ale można kupić 18 zł, a może będziesz się bawił w miarę, no. 18 zł można rzucić, rozumiesz, i przetestować, chociaż... Chyba już lepiej ta jedynka, lepsze ma oceny, a to tylko 2 zł więcej. No co, wejdź sobie widzu, przejrzyj, może coś znajdziesz, jak nie masz co grać, liga cię znudziła, nie wiem, Minecraft, Roblox cię już znudziły, bo już grasz po 10 000 godzin, może sobie coś znajdziesz nowego. Ja zachęcam, pierwszy link w opisie, wybierz sobie co chcesz i dzięki, że używacie Eneby ode mnie. Serduszko dla was. Oglądajcie sobie film dalej. Widzowie, bo to dzięki wam jest partner. Kocham was. Siema. To jest legenda ten trailer. Mimo, że ja w to grałem 5 minut. Tylko, że po polsku. Nazywał się Geralt z Rivii. Był wiedźminem, zabójcą potworów. To będzie dostał nietypowe zlecenie. Miał zdjąć klątwę z królewskiej córki. Wystarczyło spędzić z nią noc. To się odpalalu i obejrzymy 2 razy. Od zmierzchu do świtu. Ale królewna była zaklęta w potwora, strzygę. Zdrajca odpowiedzialny za klątwę miał być przynętą. No ta, już mam. Jak można tego nie rozpoznać? Morda Geralta w jedynce. Zawsze mnie dziwiło, czemu on tak dziwnie wygląda. W tej jedynce. Tylko przez tą grafikę. Z daleka jeszcze jako tako. Żona Dravena, no co ty gadasz? Od pierwszej części Wiedźmin zagrać? Co ty na to, żeby od początku tygodnia taki plan był? No i dedek. Jakie są postacie Quintą? No, jeszcze się zdąży zagrać, zobaczyć. Tutaj ja pamiętam jak wyszedł ten trailer, ja pierdzielę. Sorry pana. ale gonga dostała. Co PC? A mnie? No tak jak dziś, wiesz? A co, będziesz gotowy na wiadomo co? Ej, graliście w Wiedźmina jedynkę, czy tylko trójkę? Tak szczerze. Ta? To trója. No ten trailer to jest zarąbisty. Jak se pomyślisz o tym, że ten trailer zrobili Polacy w 2008, gdzie gier polskich w dupę nie było. To było coś. O, witam, Jol. Nie wiem, Lord, możliwe, no on kiedyś niby za dużo rzeczy od Wiedźmina odpowiadał. A potem poszedł do Netflixa. Siema. Delphi. Wiedźmin Assassin. Włos z głowy nie spaść. A i tak zagądził? Geralt się zapomina. No ja też. Rukasz. Ta animacja. Ale dobrze to nadal wygląda, ten trailer. No nie ma co gadać. Jest klimat w tym trailerze Wiedźmina. Przecież ja to, no ja to pamiętam jak to wyszło, to ja mam inne spojrzenie. Budzik se nastawił. Oldge? Nie Oldge, tylko Wiedźmin. Widzowie, kto jest starszy, IRL, ja czy Geralt z Rivii? W Łodzi też chodzą takie potwory, takie jak Geralt. Oho. Wiedźmin odczarował królewnę. Stał się sławny. Potem wielka wojna zmieniła oblicze świata. Nastał czas miecza i topora. Czas pogardy. Słuch o Geralcie z Rivii zaginął. Ale to już inna historia. Totalny Sigma trailer. Totalny Sigma trailer. Ale lobby. Widać już, że gra wiekowa. Dobra. Ja grałem kiedyś tutorial, tak jak mówię. Dobra. Gra Wiedźmin? No, co to jest? Co to jest? Gra Wiedźmin, tak? Prawie to jest DLC? Serio jest DLC do Wiedźmina 1? To musimy zagrać też. Dobra, na wysokim. Walka jest trudna, korzystanie z alchemii, nieodzowny warunek przetrwania. Ta. Z tym Wiedźminem. Dobra, sterowanie klawiaturą i myszką, tak? Luj. Nie wiem, co to zmienia, gramy tak. Zaczynamy oficjalnie wakacje z Wiedźminem. Jednak tego dożyliśmy, ja pierdzielę. 5 długich lat Królestwa Północne leczyły rany po Wielkiej Wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Nie grałem w cyberpunk. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie: gdzie są Wiedźmini? Gdzie są? Północne rubieże Kedwen, góry Sine. Rok 1270. 5 lat po Wielkiej Wojnie. Nie wiem, czy będą małpy. Na razie nie planuję. Geralt. Przefarbuje się na biało na czas gry w Wieśka. Oho! Dobra, mają otwarte dłonie, no to już jest coś. Geralt staro wygląda, no ta gra ma taką dziwną stylistykę. Gdzie ja jestem? Połóż się. Wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzebał się z grobu. Nic nie pamiętam. Wkrótce pogadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kaer Morhen. Oho. Kaer Morhen. Szerokim mieczem w DS3 grałem. Nie mam żadnych modów graficznych. Chcę doświadczyć tego, co gracze kiedyś. Tylko powinienem jeszcze 5 FPS-ów mieć, tak jak kiedyś ludzie w tą grę. Może wtedy lepsza walka się wydaje. I CLT. Tak, no. 800 na 600 jeszcze ustawię. Ile? To jest Vesemir. Ty, no nie jest źle, no nie jest źle, no. Leo, biegnij po Triss. Ochot, rydaty. Ci zapieprzył. Zarafani rudej się spłaczą, pieprzyć ich. Ale dobra, muszę udawać, że ją lubię. Żeby widzowie się nie obrazili. Cieszcie się, póki możecie. Nie. Dobra, i tak chyba nie ma NFR w jedynce. Nie wiem nawet. Parady. Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada. Jak będzie, to zmieniamy. Zawsze. Minęły zaledwie 2 dni, odkąd cię znaleźli. To w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Triss. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Boba. Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Ale nie wygląda aż tak źle twarz Triss. Myślałem, że gorzej to będzie wyglądać. Kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... Chyba jakieś patche wypuścili. Twarz, fluszek. Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kaer Morhen czas płynie powoli. Ha! Udało się! Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt, nadaje się już na szlak? Oho! Poczekajmy na resztę. Jest sam. Magister obiecał 50 orynów za każdego odmieńca. Jest mój. Oho. Ale kopane są mopki. Vesemirze, mamy gości. Co ty piszesz? To wszystkie Wiedźminy w wakacje. Ale biegną, ty. Pogrom się zaczyna. Zara, muszę zaltabować. Witam. Wieśniaki ze Shreka. Dobra, Vesemir to jest Sigmarel. Czekajcie, wypieprzę już to DS1 z tego. Wakacje z Wiedźminem zostawię. Nie wiem, czy gry nie wywali jak altabuje, ale działa. Wskaż miecz, dobra. O kurde, jaki movement. Przyspieszona jest chyba ta gra. Kliknij wroga, by go zaatakować. Aha, zielone, że są mili. Jak on... Co to w dupę jest? Dobra, i co te style? Jak zmienić te style słynne? O kurde, ja pierdzielę. Za szybko? Czyli jak on robi, to jest dobrze. Tak. Dobra, zabiliśmy, nice. Witam. Geralt, jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kaer Morhen. Tyle to i my wiemy, Merigold. Oho. Może wykorzystasz swoje sławne czary. To jest Lambert? W swoim czasie, Lambert. A, no. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. Cześć, co to za morda? Aha, mogę gadać. A jak się lutuje? Nie lutuje się jeszcze? Czy w ogóle nie ma? Dobra, jak się sprintuje? Chyba nie ma, bo i tak bardzo szybko się przemieszcza. Ale dziwny movement, ja pierdzielę. Coś tu jest, widzowie. Zwiedzać czy nie? Nie, dobra. Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę. Bez tarana mogą sobie próbować. Możesz w mordę! Co to za bydle? Przeraza. Będzie ciężko. Hełzacz. To Savolla, znam go. Chorobliwie ambitny, amoralny magik. To jest Deadpool. Ty. Wchodzą! Przygotujcie się! Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister. Zabójca do wynajęcia. Wyczuwam. A inżynier to kto? Tam musi być czarodziej. Co jest w dupa? Magister, znasz drogę. Bezimienny! Co jest? Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Nie słyszałam o nim. Kotik. Bardzo to wszystko ciekawe, Merigold. Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savollę. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu. Dokładnie. Eskel, Lambert, pomożecie mi zatrzymać Przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy o już tam kurde, będziemy... co? Triss, mogłabyś zatrzymać Savollę i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! Z fartem! Dawaj mi tych bandytów. Podążaj za znacznikami, ma ten, by się tam dał, kliknij, dobra. Sam mi biegnie, kurde. Dobra. Ja mam jakoś blokować? Jakiej smugi? A, widzę. Widzowie, a jak robić, jak on mnie bije? Jak ja mam kontrować albo unikać? Właśnie ogłuszyłeś wroga, możesz go wykończyć klikając LP? Finisher! Dobra, ty, nice. To pod stuny warto grać, po pół HP za freemu zbiliśmy. Pod jakiegoś pałkę. Wiem, że to Wiedźmin, ale luj. Jest cecek? Nie. Ty, a czemu oni w ogóle mnie nie biją? Jak widać, że jest stun? Kurde, nie widzę, kiedy jest stun. Dawaj tego teraz, bydlaka. Coś mi zbili, bo nie mam full HP, ale nie wiem kiedy. Teraz jest. Ty! O kurde, łeb ucięty, nice. Fajne. Dobra, najważniejsze pytanie, da się bić losowych ludzi? Jak wasza sinia? Co ty pieprzysz? Ej, w tej grze w ogóle jest jakakolwiek skillowość typu uniki, bloki i tak dalej? Czy po prostu to jest... że se klikasz i luj? A nie ma. Aha, czyli mam być srany na wszystko. Po prostu se gramy. To nie wiem, na czym polegają poziomy trudności. Walczy ze zwinnym przeciwnikiem, zmień styl. X, dobra. Czekaj, shift miałem zrobić. O. Oj, lepszy ten styl walki. Dużo szybszy. Tym będę grał. Lepszy jest. Dobra, dobra, co? Ale czemu? Nie mogę tym? Co jest w dupa? Dobra, gołębia. Co mam? Ja pierdzielę, ty. Czyli ja mogę tak? Ale ez. A mogę się leczyć, tak? Jak w Skyrimie, że pauza i luj. Nie, okej. Czyli aż tak nie będzie łatwo. Zrzućmy go. A on nie leci do tyłu. Ej, dobra, nie jest aż tak źle. Ten system walki jest bardzo łatwy. Jeszcze mi się nie znudził. Myślałem, że on był gorszy. W sensie, no mówię, ja grałem ledwo tutorial, może z 10 lat temu, więc nic nie pamiętam. Ale gorzej to zapamiętałem. Dobra, jest. Co ty piszesz? Tędy nie przejdziemy. Za mną do Savolli. Dobra, czekaj, miałem iść. Górny dziedziniec. Ej! Szkoda, że na pół go nie przecięło, bo w brzuch dostał. Co to jest? A, X. Ty, Robin Hood. Do piachu. Nie wiem, czy oni mnie w plecy biją? Na czym ta gra polega? Iluś chłopa jeszcze bije z jednym. Skończone DS3 na levelu pierwszym, no. Dobra, easy. Czekajcie, to mogę kliknąć. Ale miecz schował. Ten kocioł jest zbyt ciężki, by go poruszyć. Może gdyby użyć na nim jakiejś magii. Kurde, ja nie mam. Nie mam magii. Dzwon! No kurde, no jestem Wiedźminem, nie mogę jakiegoś znaku użyć? Geralt, pamiętaj się. Wchodzimy tu, czy tam jeszcze zobaczymy, co jest? Ej, jak się miecz wyjmuje? Kurde, ja ich nie zrobię tylu. No nie, zrobię, oni mi nic nie zadają. O kurde. O ja pierdziel. O, już cecek. Co to dupa jest? Pieprzony akrobata. Witam, witam wszystkich. Gramy w Wiedźmina 1, jakby ktoś nie zauważył. Kołowrót. Ty, gruby jakiś tam jest. No to pety są. Aha, to nie pokonaliśmy. Mieliśmy dzwony jakieś. A co rozpieprzyła zamek? O diabła! Geralt, nieźle nas wystraszyłeś. Mogliście mi powiedzieć o schodach. Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murarzami. W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w donżonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Czym? Ktoś chce was okraść. Triss, dziecinko. Nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium. Oko. I dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Triss może mieć rację. Musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie. Wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt, miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiad, czy... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. Eliksiry. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Triss, dziecinko, zostań z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. Kwipunek, następnie co? Grom i... Zwiększa zadawane obrażenia, ale uniemożliwia parowanie oraz uniki. Ja ich nie mam przecież. Piję. O kurde. Gdzie ja mam iść? A, mam mapę w ogóle. Widzicie mapę? Co oni tak se chodzą w dupę? Co to jest? Światło? Gotika? Jesteś gotów? Ty, ja chyba za wcześnie to wypiłem. To pierwsza prawdziwa walka? Nie, ale jeszcze nigdy nie zabiłem człowieka. Trzymaj się blisko mnie. Oho. Chodźmy, koleżko. Czas, żebyś zabił pierwszego człowieka. Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy Wiedźmin, ale dzisiaj na treningu udało mi się trafić. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. Lambert się zagapił i przyłożyłem mu z pirueta w brzuch, ale nie spadł i strasznie mnie później zlał. Kiedyś będziesz dobrym szermierzem. Wiem. Po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał i śmieje się. Człowieku, jesteś tylko człowiekiem. Pieprzyć cię. Co? Co oni do mnie gadają? Ty, dawaj. Napieprzanie. Którym się zmieniało? A. I co, bije więcej? Zobaczmy, czy na jedno kombo zejdzie. O kurde, bije dużo więcej. 2 razy tyle. O ja pierdzielę. Nie trzeba było zadzierać z Wiedźmina. Dobra, ty chłopy połamane, git. Co to jest? Ty. Spoko ta lokacja wygląda. Aj, zwolnij. Styl grupowy jest najskuteczniejszy przeciwko grupom C. CX. ZXC. Ty karle pieprzony. Dobra, C. Co to w dupę za gnomy? Ty, to są dzieci jakieś? Ty, my dzieci zabijemy. No i się... Każdy jest równy. Boże, co ja gadam? No to jest Wiedźmin, no nie moja wina. Czekaj, tu coś jest. Nieważne. Ej, ciekawe to Kaer Morhen wygląda, nie? Fajne nawet. Te schody w dół prowadzą do laboratorium. Chodźmy. Jak wciskasz X, da? Czy energia magiczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu, wystarczy, by zatrzymać Wiedźminów? A marudziłeś, że Savolla zabije wszystkich i nie będziesz się bezimienny. Czyżby na widok jednego Wiedźmina, i to chyba samego Białego Wilka, leciał cię strach. Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się. Zapraszam pana magistra. Zapraszam. Nie ma na to czasu. Magister i inżynier. Kręgu żywiołów nie stanowi. Nieźle się dobrali. O kurde. Wracaj do roboty. Mutageny mają być gotowe do teleportu za 15 minut, a nasi Wiedźmini nie będą nam przeszkadzać. Ty, bezimienny magiczną barierę opanował do perfekcji. Jesteśmy odcięci. Musimy coś zrobić. Bariera magiczna wygląda na solidną. Potrzebujemy pomocy Triss. Okradają nas na naszych oczach. Geralt, przecież możesz odblokować przejście na górę znakiem. Znakiem? Arden. Ja nie mogę, odkąd połamałem palce na mordowni. Nie mogę, nie zginają mi się. Po prostu uderz Arden w tę stertę gruzu. Nie pamiętam, jak składać znaki. Chodźmy do kręgu żywiołów. To potężne miejsce mocy, w którym Wiedźmini uczą się znaków. Musimy spróbować. Dzięki, pistacjowy Joe, za 27 lat. Chodźmy. Cię szmatu zaraz zabiję. Daj mi chwilę. Idę tylko do kręgu żywiołów. O, jest. Co? Ty, to będzie blokada fabularna? Udało się? Te znaki nowe coraz później się odkrywa? Wracajmy na górę, bo jeszcze Lambert sam zabije Przerazę. Czekaj, co? A nie, okej. Dobra, i co? To rozpieprzymy Ardem? Jezus. Ja pierdzielę, jak poleciały te kamienie. Czego się dowiedzieliście? Kiedy zeszliśmy, bandyci przeszukiwali laboratorium. Mag wykorzystał moc kręgu żywiołów do stworzenia magicznej bariery. Dżuma, syfilis, franca i trąd, jesteście jak dzieci. Dlaczego nie powiedzieliście mi o kręgu? Triss, dziecinko. Myśleliśmy, że to nic ważnego. Spokojnie. Jeśli ten mag dostroił się do kręgu, będzie mógł stworzyć stabilny portal. Następnie przenieść się razem z całym waszym sprzętem w dowolne miejsce na kontynencie. Popełniliśmy błąd. Wybacz nam, ale sama mówiłaś, że ten mag jest niegroźny. Mówiłam, że go nie znam. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy przede wszystkim spróbować ochronić laboratorium. Znowu panikujesz, Merigold. Poza tym wiemy, jak bardzo chciałabyś zobaczyć wiedźmińskie tajemnice. Vesemirze, jeśli ten dureń się nie zamknie, nie ręczę za siebie. Dość tego. Lambert, przestań mówić do Triss po nazwisku i okaż choć odrobinę szacunku. Triss, nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, będziemy odcięci. Znamy się na wojaczce. Może się rozdzielimy. Geralt ma rację, powinniśmy się rozdzielić. Trzeba zabić Przerazę i nie dopuścić, by okradziono laboratorium. Kto gdzie idzie? Idę na dół. Tylko ja mogę się przebić przez blokadę. Vesemirze? Ktoś musi się zająć Przerazą i Savollą. Zostaję. Ty, ma będzie wybór, będzie? To ważna decyzja. Oboje możemy potrzebować. Ja pierdzielę, to jest ważne? O kurde, ale to wygląda. Idę z Triss. Zostaję z Vesemirem. O kurde. Triss mam iść, lepiej. Dobra, idziemy z Triss. Ale ja bym wolał... Nie, dobra, luj. Czekaj, no przecież... Popatrz, ona to jest nikim, ona jest jej udacznikiem, a Vesemir to jest Sigma, przecież on se poradzi. Idę z Triss. Laboratorium jest ważniejsze. Ja też. Zatem postanowione. Eskel i Lambert zostaną ze mną. Uwaga! Savolla aktywował zaklęcie, zaraz coś się wydarzy. Czujecie? Ziemia drży. Zaraz się przebiją. O kurde. O kurde. Idzie Deadpool. Ale biegną w slow. Musimy chronić laboratorium. Co jest? Ty, żeby nie umarł Vesemir w dupa, ale no nie ma bata, że Vesemir wykituje na jakimś pecie, nie? Mam nadzieję, że to nie spieprzyło gierki. Że Vesemir umrze. Co jest, ruda? Mam dla ciebie eliksir. Wiedźmini nazywają go Puszczyk. Regeneruje wytrzymałość. Bardzo przydatny w walce z magiem. Dzięki. Jaką wytrzymałość? Ty, my mamy staminę w tej grze? Co to jest wytrzymałość? To żółte? Ty, my, ja nie wiedziałem, że my mamy staminę, czyli ja nie mogę spamić. Jednak jakiś skill jest w tej grze wymagany. Aha, to jest magia. Tak. Co jest? Chłop stoi obok ostrzy miecz. Co jest? Nie pozwolę wam pokrzyżować planów mojego mistrza. Ty boss? Zaraz przyzwę potężnego demona, który wypruje z was flaki. Blefuje. Jest wyczerpany. Same głosy z Gotika. Mocy starczy mu najwyżej na magiczne światełka. Idź. Zajmiemy się nim. Korkalo. Do ciebie, zanim rozproszysz barierę. Ale on się gibał. Nie doceniła mnie. Teraz energia moich ludzi mnie wzmocni. Moc przyjaźni bandytów. O japi. Ty, ale ja ci ludzi zabijam, Gdzie on się podział? Mam pół HP. Co ty powiedziałeś? Śmieciu! O kurde! Jak się leczyć? Jak się leczyć? Miałem jakiś eliksir. Ta, masz. O kurde, dynamiczna walka z bossem. Patrzcie to, patrzcie co mu zrobię. Na start, pyk i iść. Stuna możemy mu dać? A jest pauza podczas tego. Coś wypiłem, co to daje? Nikt nie podskakuje salamandrze! Nikt! Ta, szmato. Kurde, no lać go nie mogę. Czemu on przestał cokolwiek robić? O kurde, finisher. Dobra, ty, easy. Wielki czarodziej nie żyje. Wszystko w porządku? Jesteś cały? Tak. Ez. Jeśli to były tylko magiczne światełka, to wolę nie wiedzieć, co zrobi naprawdę potężny czarodziej. Chciałem pomóc, ale nie mogłem Pierwszy się raz gram, no. przez ten dziwny krąg. Ważne, że Savolla gryzie ziemię. Musimy pomóc pani Triss w laboratorium. Tak, ruszajmy. Jak wyjąć miecz? To jest unik. Co ty pieprzysz, że coś to daje? Co ty pieprzysz, że coś to daje? Co to jest? Ty, otworzy... A. Ty, chleb w beczce. Bierzemy. Czasowo zwiększa regenerację żywotności, czyli HP, tak? A stamina to jest energia. O kurde, talerz. Plądrują laboratorium. Ten drugi mag jest... Nie doceniłam go. No bezimienny. Szósty krąg magii. Speedrun. Udaje, pasek HP ma full. Jak klikasz minus... Czekaj, zaraz zobaczę. Ty, widzi nas? O kurde, wszystko wykradli chyba. Znalazłem, teraz mamy już wszystko. Ale idą. Co jest w dupę? Sigma. Magister, zajmij się tymi wiedźminami. Co on może zrobić, Pet? Oho, portal. Podobno wiedźmini odbijają pociski w locie. To prawda. Ale kuszy też? To jest dobre pytanie. Ten jak się skrada. Leo, stój! Ja pierdzielę, przecież to nawet nie jest wiedźmin. Co on myślał, że to odbija? Wiedziałem, że z tym odbijaniem pocisków to pójdę. Śmieciu, to nie był wiedźmin. O 7. Ty, umarł. Co się stało? Ma strzaskane żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać dekokt Rafarda Białego. Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć. Wesemirze. Wykradli. Leo nie żyje. Ale siny. Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Triss ledwo uszła z życiem, walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później. Spieprzyłem? Dało się go uratować? Odpocznij. Luj, pierwszy raz gram to. Tak jest dla mnie kanonicznie. Wszystko co będzie, tak ma być. Bo jak grasz pierwszy raz, to ma być tak jak jest. Nie ma złych i dobrych wyborów. Tylko są te jakie są. A nie dało się, ale to luj. Możesz wejść w tryb medytacji po wybraniu ikony. Ale po co? O kurde, co za ryj? Bywaj. Ty. No i co? Brakuje tylko maga, który by to obsłużył. Minus, ta? Kurde, nie widzę, żeby coś tu się wyświetlało, jak klikam ten minus. Alt? Alt! Działa. O, 3 jaskółki. Czyli HP regen. Dobra. Mamy to. Chyba tyle. Mchy i trawy. Od samego zapachu kręci się w głowie. Gdzie tu leży? A, nie mogę nic innego. Tak? O, ryj kliknę. Ile medytować na oko? Do świtu. 20 godzin? Godzinę do południa. To godzina. Dobra, poszedł se stąd Vesemir. Nie. O. Kiedy spałeś? Nowe... Eskel. Triss nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Podjąłem decyzję. 2 razy? Okej. Opuszczamy Kaer Morhen. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Triss dojdzie do siebie. Bandyci? Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Triss. Trudno będzie znaleźć składniki, tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Triss otworzy oczy, pierwsze co usłyszy to coś w stylu: wreszcie się obudziłaś, Merigold. Lambert już taki jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. Dobrze. Dobra, git. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria!